Cześć, Krzysztof Basel, Fotoforma, po prostu fotografuj.pl. Moim dzisiejszym gościem jest Krystian Bielatowicz. Będziemy rozmawiać o podróżach, o współpracy z ludźmi, o tym, jak realizować długoterminowe projekty, czy w ogóle jest jeszcze miejsce na takie rzeczy w dzisiejszych czasach, ale też o tym, jak odnaleźć się właśnie na tym nowoczesnym rynku jako twórca, dokumentalista, co zrobić, aby pozyskiwać klientów i robić rzeczy, na które naprawdę mamy ochotę, które nas pociągają. Także zaczynamy. Cześć, Krystian. Cześć. Jesteś podróżnikiem, więc e, zacznę od pytania podróżniczego. Skąd wróciłeś i dokąd zmierzasz w najbliższym czasie? E, na pewno wiem, skąd wróciłem z Islandii ostatnio, a gdzie zmierzam, tego nie wiem. <gul> Kompletnie <gul> nie mam pojęcia. Mam może jakieś plany w głowie, ale to są plany, czuję, że dalekosiężne, więc w najbliższym czasie nie mam pomysłu. Mm -hmm. Przez wiele lat byłeś w pewnym sensie na moim miejscu tutaj. To ty, ty prowadziłeś wywiady, rozmawiałeś z fotografami, przedstawiłeś szeroki kadr. Jak to doświadczenie pomogło Ci rozwijać się w, jako twórca opowiadający historię? Bardzo. Z tego względu, że jeśli coś realizujemy bardzo długo, a to trwało prawie 11 lat, to, to doświadczamy. Uczymy się, popełniamy błędy. I ja poprzez nagrywanie wywiadów, prowadzenie wywiadów, przede wszystkim, to rozwinęło mnie na wszystkich chyba frontach, jeśli chodzi o filmowanie. Bo od kadrowania, montażu, dźwięku, muzyki, aż do relacji z drugim człowiekiem i takiego prowadzenia wywiadu, który też nie ma co ukrywać, wiąże się też między innymi też z psychologią, prawda? I praca nad wywiadami spowodowała, że się dużo nauczyłem, i całą wiedzę przeniosłem do realizacji dokumentów filmowych, czy też do realizacji komercyjnych. Pracy, w zespole pracy z ludźmi. Ile lat pracowałeś tam, robiąc takie rzeczy? E, szeroki kadr 2008 do 2020. No to trochę. Tak, tak. 11,5 roku wyszło, tak. Co miesiąc, o. jeden wywiad. Co sprawiło, że y, jednak postanowiłeś zmienić y, swoją drogę zawodową trochę i gdzieś tam zacząć y, inne rzeczy robić? Wydaje mi się, że każdy człowiek ma pewne zmiany. Są takie inicjacje, rytuały przejścia, prawda? Od dziecka, tam leczaki i kolejne etapy, I, i też zauważam to w swoim dorosłym życiu, że też mam etapy zmiany. Nawet jeśli trzymam się czegoś, bo jest to na przykład komfortowe dla mnie, to gdzieś w pewnym momencie życie na mnie wybija, żeby spróbować czegoś innego, nauczyć się więcej. I, i to dla mnie był czas na zmianę na zmianę raz, sprzętu. Druga rzecz to też realizacji, czyli Gdzieś tam skończyła się moja praca z wywiadami, na chwilę obecną, przynajmniej nie wiem, jaki będzie w przyszłości, i zacząłem rozwijać się w tym, czego jeszcze nie umiałem, tak naprawdę. Więc myślę, że ta zmiana wyszła mi na pewno na dobre, ponieważ robię nowe rzeczy, szukam przede wszystkim nowych, a jak się szuka nowego, to myślę, że następuje rozwój i pewna zmiana, i o to w tym chyba wszystkim chodzi. Mhm. Wyjechałeś do Meksyku? I to też tak nałożyło się, czyli e, zmiana e, zawodowa trochę, bo e, gdzieś szeroki kart się skończył, i w tym momencie, kiedy szeroki kart się skończył, my, czy ja, z moją żoną i z czwórką dzieci, postanowiliśmy też e, zakończyć naszą, nasze mieszkanie w Warszawie i przeprowadziliśmy się do Meksyku. W momencie, kiedy przylecieliśmy do Meksyku, to była kwestia tygodnia, dwóch, pojawiła się tak zwana pandemia. Nie było łatwo na początku, ale później, później przeżyliśmy wspaniałe chwile. Nie mówię też o zawodowych, bo też tam powstało kilka rzeczy, ale też my jako rodzina też doświadczaliśmy czegoś nowego. Kiedy tutaj była pandemia, my byliśmy na plaży i żyliśmy trochę inaczej, więc ten czas mhm. był dla nas też no, dobry, bym powiedział. No i wróciliśmy po pół roku. Pół roku to trwało, wróciliśmy do Polski. Ale planowałeś tam zostać dłużej, gdyby nie pandemia? Myślę, że nie widzieliśmy, co się wydarzy. Byliśmy otwarci na wszystko, na współpracę, działania, nowe filmy. Natomiast myśleliśmy, zostać pół roku, tak sobie przypominam, że taki plan był, żeby spróbować zobaczyć. Nie jest miejsce, gdzie, gdzie moglibyśmy zamieszkać na stałe, na przykład, czy na dłużej. Więc wszystko, co było, miało tak być, więc pół roku wystarczyło. Spore wyzwanie, chyba, nie?, żeby z czwórką dzieci się przenieść do Meksyku. Jak to planowałeś, jak, jak kwestia szkoły, yy, w ogóle kosmos trochę dla mnie. No, kosmos, dla mnie też w tym <noise> czasie kosmos. Jeszcze mieliśmy takiego malca, co miał dwa lata, czwórka dzieci, więc y, to jest 2, 7, 7 i 9 lat. Więc to są nieduże nie dzieci. I te walizki, te przesiadki, a później trzeba było coś wynająć i tak naprawdę to było takie wrzucenie siebie do takiego miejsca, którego w ogóle nie znasz y, z dziećmi. Odpowiedzialność, no powiem, że to nie było łatwe, ale jednak kiedy jesteś w tym, to musisz sobie poradzić, szukać rozwiązań. I logistycznych, i finansowych, i szkolnych. Więc była też szkoła wodorska, do dzieci miały pójść, ale była pandemia, więc pozamykane było wszystko. Były w edukacji domowej, to też było dla nas jakieś wyzwanie. Pamiętam, że zdawał egzamin. W dżungli siedzieliśmy, on siedział przed laptopem i zdawał egzamin online, na przykład. Siedem razy się przemieszczaliśmy, zmienialiśmy miejsce zamieszkania, aż do momentu, że mogę Wam. Taką historię na przykład. Mieszka w dżungli, w wynajętym domu i w nocy żona się budzi i mówi, że coś po niej chodzi. Okazało się takie pluskwiaki, jeden z najbardziej niebezpiecznych pluskwiaków na świecie. Po e, ugryzieniu ciebie można powiedzieć, że masz tam nie wiem, do trzech lat chyba życia. W każdym razie tak. u, u, układ krążenia ci uszkadzają. E, I następ, znaleźliśmy takich sześć. Wyprowadziliśmy się stamtąd, mm. a skończyło się tym, że mieszkaliśmy nad oceanem, z widokiem na, na morze. Więc mieliśmy tam skrajne. E, Przeżycia, te trochę niebezpieczne, bym powiedział, a że takich e, zmarzeń, można powiedzieć, z takich snów, że mieszkasz nad oceanem, e, jest na świecie pandemia, a ty z aparatem idziesz na plażę i fotografujesz cały dzień na przykład. Więc tak, takie były skrajności, ale wyzwanie i, i myślę, że dużo się nauczyło. Bardzo dużo. Meksyk ciągnie ci od lat, to nie była Twoja pierwsza wizyta, chociaż chyba pierwsza tak długa, prawda? Tak, pierwsza pół, no pół roku to, to długo. Tak. Wcześniej to były dwa miesiące, miesiąc. I co tam robiłeś wcześniej? No to jest związane z, z tak zwaną pasją. Ja to nazywam pasja, Czyli fotografia i film, okej, okay, to też może być pasja, może być zawód, mhm. ale żeby filmować i fotografować, najlepiej wiedzieć co. I, I to co wiedziałem już od dziecka, że będę zajmował się starożytnymi kulturami. Więc wyjechałem do Peru na początku, zaraz po studiach, kończąc archeologię, antropologię religii, więc moje zainteresowania były w tym kierunku. To był 2006. Wtedy też pojawił się nasz geografii, o polskich wykopaliskach, o inkach. Później był Meksyk, więc ta kontynuacja moich zainteresowań i tak jak w Meksyku spędziłem w sumie pół roku pracując nad swoimi projektami, tak wcześniej w Peru też mniej więcej tak długo pracowałem. To były tematy religijne bardzo często, duchowość, re religijne tematy, szamanizm, to mnie, to mnie interesowało tam, więc poznawałem ludzi, społeczności, kultury i też poprzez to, że długo tam przebywałem, więc poznawałem ludzi długo, poznawałem ich, poznawaliśmy się za każdym razem jak przyjeżdżałem i te relacje były coraz głębsze, a jak relacje były coraz głębsze, to też oni mnie wprowadzali w swoje życie coraz głębiej. Czyli ja po, widziałem coraz więcej, coraz więcej było mi pokazywane. W czasie tych kilku lat powstał projekt Behind the Mask, e, który jest projektem długoterminowym i opowiada właśnie o tej mojej historii wędrówce poprzez Peru, Meksyk, Gwatemalę, aż do trochę słowiańskich też klimatów w Polsce. Więc ciągnęły mnie tam moje pasje z dzieciństwa. Ten projekt też wydałeś w formie książki, którą masz tutaj. Tak, tu jest. Tu jest kilka książek, ponieważ miałem taki moment, że postanowiłem swoje fotografie drukować. Drukować, aby były na półce. E, ponieważ cyfra, świat cyfry, nie jest stabilny, prawda? Wszystko się może zdarzyć, z dyskami na przykład. I drukując taką książkę na papierze. MOHAFT na przykład. Wybrałem papier specjalny, napisałem teksty, opisałem te fotografie, ułożyłem pewną historię, właśnie od Peru do Meksyku, w Gwatemali. I dla mnie jest to coś namacalnego. To mnie zaskoczyło, że mogę aż tak się cieszyć z papieru, prawda? z książki, mhm. że ten projekt może właśnie leżeć i być na wieki, tak naprawdę. Taka forma jest Twoim zdaniem lepsza do opowiadania historii niż gdzieś tam galeria w internecie, czy nawet film? Myślę, że. Każde media, każdy sposób publikacji ma swojego odbiorcę. Przypuśćmy, jeśli nawet książkę kupi ktoś, no to ktoś ją obejrzy, będzie ją inaczej odbierał niż ktoś, kto zobaczy te zdjęcia w internecie albo na wystawie. Więc dla mnie każdy projekt ma swoje miejsce. Albo nawet niektóre fotografie nie znajdą się na wystawie albo w książce. Ja myślę, że jeśli tworzymy coś, to każde miejsce jest dobre dla tej publikacji, ale też każde z nich jest inne. Dlatego ta książka jest dla pewnego odbiorcy, wystawa jest dla innego odbiorcy, a internet jest dla innego odbiorcy. I czasami one, one mogą się oni prawda, pokrywać, ale y, rozdzielibym to zdecydowanie. Tak jak film na przykład. Teraz y, mam od kilku lat przynajmniej od roku pomysł, żeby zrobić film dokumentalny Behind the Mask. To jest związany też tak jak projekt i, i z duchowością, z fizyką kwantową troszeczkę, ale też z psychologią. Y, I mam taki pomysł, więc znów jest nowe medium i w tym nowym menu pewne rzeczy się pokryją, pojawią się nowe wątki, których nie ma ani w książce, ani na wystawie, nie zobaczysz, ani w internecie. I to jest ten właśnie przykład, że możemy projekt poszerzać, zawężać, prawda, pokazać inne aspekty, więc myślę, że, że wszystkie te media są dobre. To jest ciekawe, bo nie rozmawiamy pierwszy raz na temat Twojej twórczości i tak zauważyłem, że jesteś daleki od takiego kategoryzowania, że coś jest najlepsze albo najgorsze, tylko raczej jesteś otwarty, że wszystko ma swoje miejsce. Z czego to wynika? Masz takie m, kategoryczne jakieś zdanie na, na temat pewnej rzeczy? Wiesz co, to, 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 czego chyba nas wszystkich życzy, życie uczy, że się zmieniamy przez mhm. cały czas. Jak ja powiedziałem ci 10 lat temu, przypuśćmy, powiedział mi coś, to teraz to może być nieaktualne. Mhm. Więc zakładam, że teraz to, to, co dzisiaj mówię, za rok może być nieaktualne. Więc przez cały czas się zmieniamy, jak my się zmieniamy. Więc nic nie mogę założyć, że jest nie mogę tworzyć zasad, ponieważ one zaraz zostaną przeze mnie złamane albo przez kogoś innego. Więc myślę, że ta otwartość na to, że to co mówię teraz, zaraz może być już nieprawdą, nawet bym tak powiedział, powoduje, że żyjemy w świecie, gdzie najlepiej nie mieć zasad. Mówię na przykład o fotografii, o mediach, prawda? gdzie publikuję, gdzie nie. Nawet o sprzęcie, jak mówimy, no. więc teraz mówię ci o sprzęcie takiego używam, ale za pół roku może się coś zmienić. Więc myślę, że lepiej unikać zasad takich, że ja jestem taki, nic więcej nie robię, prawda? bo jestem tylko fotografem ty, czarno-białym. Albo tylko pełna klatka. Albo tylko pełna klatka. Tak. Na przykład w moim życiu jest pełna klatka od kilkunastu lat, praktycznie od początku, czyli od slajdów, kiedyś negatywów, aż w pewnym momencie tak w tym roku pojawiły się mikro 4 3 taki H6, i z zrobiłem projekt, gdzie 50% moich materiałów jest z mniejszej matrycy. A wiesz, pół roku temu powiedziałem, że tylko pewna klatka, to znów się coś zmieniło. Dlatego jestem za tym, żeby jednak im mniej definiujesz, mniej określasz, mniej wprowadzasz zasad i ograniczeń na siebie samego, tym jesteś bardziej otwarty, czyli możesz więcej zrobić, możesz więcej wykreować, więcej zmienić. Myślę, że to jest takie oczywiste w sumie. No, oczywiste, może dla Ciebie tak, yy, ale jednak, właśnie w tym takim świadku fotograficznym czy filmowym często są takie wojenki. Nie? To jest takie podejście, które ja też bardzo lubię i, i staram się być otwarty, więc dlatego mhm. ja o to pytam. Yy, zresztą w ogóle żyjemy w świecie, w którym wszystko się polaryzuje, więc. więc tak, to, to prawda. To... Dam, dam Ci przykład tego Meksyku, gdzie byliśmy. i. Ten projekt, który wykonywałem do 2020 roku, można powiedzieć, on był bardzo dynamiczny. W sensie, to były festiwale, ceremonie, to były jakieś spotkania, dużo się działo. I kiedy ta pandemia przyszła i zatrzymała wszystko i nas zatrzymała w Meksyku, zatrzymała je w miejscu, które uważam w Meksyku naj za najmniej fotogeniczne czyli Yucatan. Jeśli ja bym, ja bym pojawił, bić tam zdjęcia, to bym nie pojechał. Naprawdę nie, nie uważam, że to jest dobre fotogeniczne miejsce dla mnie. I kiedy mnie zatrzymało tam całkowicie to zauważyłem, że puściłem to wszystko, nic nie musiałem. Stworzyłem film IM, który jest w czarno-bieli, panoramiczny, o, o emocjach tak naprawdę. Są kadry, które są złapane przeze mnie. Nie, że ja ich szukałem, nie była to dynamika, to to było takie, jestem w tym miejscu na przestrzeni 100 metrów kwadratowych i codziennie wychodzę z aparatem i zatrzymuję się i stoję po prostu. I powiedzmy, że idę sobie, zatrzymuję się, odwracam się i taka szarańcza koło mnie siedzi. A albo gdzieś sobie patrzysz na, na, na liście, one to tak tańczą, to no nie? Przykład, Im dłużej się przyglądasz, zaczynasz widzieć kadr. Nagle wpada, że pomysł. Ale to jest moment, kiedy naprawdę nie przemieszczasz się, tylko obserwujesz dookoła środowisko, w którym nic się nie dzieje teoretycznie. I tak powstał film, w którym się praktycznie nic nie dzieje, a jednak tak dużo się dzieje dla mnie. I to jest to zatrzymanie, to jest to właśnie nie ma zasad, nic nie określam, nic nie jest lepsze, nic nie jest gorsze. Coś tak się dzieje pięknego. Takie studium uważności. I to wielkie. Wyciszamy się, zatrzymujemy się, nie kombinujemy, nie kreujemy, i nagle to samo przychodzi. Po prostu gdzieś się intuicja uruchamia, i one ciebie wołają, te kadry. Tu jestem, hello. <grym> <grym> Jak ćwiczysz tą uważność? Bo, jako fotograf świadomy, tak może cię określił, mhm. na pewno nad tym pracujesz i na pewno jesteś właśnie świadomy tej, tej uważności. Uważność dla mnie to jest przede wszystkim uważność na siebie samego. Ja też mam rodzinę, czwórka dzieci, więc mamy tam też ćwiczenie uważności ponieważ skupiam się na każdym dziecku, to jest inne. Uczę się jako ojciec widzieć potrzeby każdego z nich i akceptować to, że on chce to, czego ja bym nie wziął, nie chciał, prawda? I to już jest ćwiczenie uważności. Jeśli ja w domu tak ćwiczę, to na zewnątrz, kiedy fotografuję ludzi, też włącza mi się tą uważność. Aha, on jest taki. Okej, okay, to moje poglądy, nie narzucę mu tych moich poglądów, tylko jego poglądów i otworzę się na jego poglądy. I Czasami odwracasz, że to, co myślałeś, to zburzy się mhm. i przyjmujesz, wchodzisz w rolę Bohatera i zaczynasz go rozumieć. Eee, I ćwiczysz uważność w ten sposób, że on to widzi i czuje. A jeśli on to widzi i czuje, to co robi? Nie zamyka się, tylko bardziej się otwiera. I tak samo jest z przyrodą, z innymi czynnikami, które wpływają na fotografię, że znów ćwiczysz uważność, ale też e, uważność to nie tak jak te dzieci relacje, ale też uważność na siebie, czyli z czym ja sobie nie radzę. I też musisz być uważny na to, z czym sobie nie radzisz, co. Co chcesz zrobić? Czego nie chcesz zrobić? No to jest tak naprawdę jedna wielka szkoła psychologiczna. Tak naprawdę, Żeby rozwijać siebie w filmie, fotografii, potrzebuje rozwijać siebie. Czyli samorozwój, tak? rozwijasz siebie. Taką terapię musisz sobie też robić. Tak naprawdę. Możesz iść na warsztaty terapeutyczne, spotkania, kursy, cokolwiek tam sobie znajdziesz. I to wpływa na to, że robisz się, zmieniasz się i robisz się, nazwijmy to, lepszym fotografem czy filmowcem. Ponieważ sam siebie rozwinąłeś, więc Twoja fotografia i film też się rozwija. Może się zmieniać to, nie? Ale chodzi o ten rozwój. Że się, rozwój to jest zmiana, nie musi być wcale lepiej, może być inaczej po prostu. Jaką rolę w, w Twoim życiu odgrywa właśnie fotografia, filmowanie? To jest tylko narzędzie czy coś więcej? I narzędzie, i coś więcej. Myślę, że to jest niedefiniowalne, ale y, dam, może dam Ci przykład. Jak byłem, tam pamiętam, byłem po maturze, miałem chyba 19 lat. I bardzo chciałem podróżować po świecie. Wiedziałem, co chcę. Inkowie. wiedziałem, gdzie chcę pojechać i czego chcę doświadczyć, dotknąć. I nagle kolega mi pokazał Zenita. Zrobiłem zdjęcie i pokazał mi. Ja wziąłem ten aparat, wziąłem to zdjęcie i myślę, o, tu mam bilet na świat. Mam tu klucz do tego, co chcę robić. Czyli to jest narzędzie, z którego skorzystam, aby pojechać, polecieć gdzieś, zobaczyć, pokazać. I to wtedy było dla mnie narzędzie, ale jak go wziąłem do ręki, no to się zakochałem. Totalnie. To stało się dla mnie wtedy czymś więcej? Narzędzie, które stało się czymś więcej, tak bym to określił. Podróżowałbyś, gdybyś nie miał aparatu? Nie fotografował? Kiedyś na to odpowiedziałem, powiedziałem, że nie. Tak bym powiedział, ale z drugiej strony, tak, zrobimy to. Tylko bardziej takie podróże nie po to, żeby zwiedzać mhm. bo to mnie nie interesuje tylko bardziej pojechać w miejsce. Gdybym bym doświadczył tej swojej zmiany? Czyli przypuśćmy, przeszedłbym 2000 kilometrów przez jakieś góry, prawda? Przypuśćmy, bardziej w ten sposób. Nie także, że ja odwiedzę kościoły, rynki, kompletnie tam bym się nie pojawił. Albo w społeczności, nie wiem, na pielgrzymki z jakimiś rodzennymi, na przykład, przeszedłbym się z nimi, aby doświadczyć, zobaczyć. Co sprawia, że w ogóle zajmujesz się dokumentem, bo wydaniem historii? Czy tu chodzi o ciekawość ludzi, o poznawanie, czy może ten Twój rozwój? Chyba wszystko w jednym. Kiedy zacząłem fotografować czyli pierwsze zdjęcia, to od razu wiedziałem, że chcę powiedzieć historię. Jeśli byłem na Jurze, tam się wychowałem, to od razu pobiegłem do tych, którzy się wspinają po skałkach, aby opowiedzieć o nich historię. Od razu pojechałem do archeologów, aby pokazać jak kopią w jaskiniach. Od razu na, na zamki, od razu do rzemieślników, artystów na tej Jurze, ponieważ chciałem zobaczyć w całym aspekcie, jaki mogę zobaczyć Jurę krakowsko-częstochowską. I jak pojechałem do Pasterzy, w góry, to znów chciałem zobaczyć cały proces ich życia. Nie tylko jak doją owce, robią tego sypka, ale też jak tam żyją, w jakich warunkach. Że mają lodówkę, tej lodówce mają to, że tutaj wilki podchodzą, jak śpią, jakie są zapachy, żeby to poznać. Do wypalaczy węgla pojechałem, że zamieszkałem tam przez dwa dni, mieszkałem z wypalaczem, żeby zobaczyć, w tak, czym on śpi. Jak ten dym w nocy, na przykład zimą, prawda, unosi się w tym miejscu, gdzie śpi, trzeba otwierać drzwi, żeby to wyleciało, jak on smaruje swiniwą stopę, jak tam prawda, robi swój zupę. Więc chciałem zobaczyć to, jak to wygląda, to życie tych ludzi. Jak byłem w Peru, dwa tygodnie mieszkałem z rodziną, żeby doświadczyć to, że nie mają prysznica na przykład, bo jedzą tylko na przykład banany, tak, a nie inaczej. I przez dwa tygodnie poznawałem tych ludzi, I oni poznawali z sąsiadami, z rodziną. Mam jakieś tam prawda, wyobrażenie, jak oni tam żyją, jak myślą. I od samego początku, jeśli mam jechać w świat, to chcę zobaczyć perspektywę, doświadczyć tej perspektywy tych ludzi. I dlatego dokument, ponieważ poprzez dokument mogę o tym opowiedzieć innym ludziom, tego, co ja doświadczyłem. Fotografuję, ale głównie filmuję poprzez film, poprzez dźwięk, muzykę, wypowiedzi. Obraz ruchomy mogę więcej opowiedzieć. Więc tutaj w dokumencie ten film u mnie okay. teraz y, przeważa. Mhm. To może to chodzi o to, że to bardziej ty chcesz siebie pokazać w tym dokumencie. A ludzie są po prostu jakimś tam materiałem ku temu? Nie, właśnie o to chodzi, żeby siebie nie pokazywać. Ale jak... jednak yy, ty chcesz ich poznać, mhm. i jest ciekawy, więc w jakimś sensie to o ciebie chodzi. No wiesz co bardziej o to, bardziej o mnie chodzi, że mnie to interesuje. Przypójmy w Meksyku, jak byliśmy, Byliśmy przez 19 dni na detoksie takim ciała. 19 dni nie jedliśmy. Z moją żoną postanowiliśmy, byliśmy w Meksyku, mieć świeże owoce, basen. Niedobra, dobra, wchodzimy w to. Miało być 12 dni, przedłuża się do 19 dni, więc nie jedliśmy. E, I w tym czasie z się działą rzeczy, z emocjami i tak dalej. Poznaliśmy uzdrowicielkę. Masuje akupunktura, majańskie, a wedyjskie, metody. Więc jeździliśmy do niej i pracowałem z nią. I jak pracowałem z nią, to mówię, wow, to jest niesamowite, jak nasze ciało pracuje, nasz umysł, jak w ogóle to wszystko funkcjonuje. Zaczęliśmy ją poznawać, i nagrałem wywiad z nią, nagrałem, jak pracuje, zrobiłem film dokumentalny. I teraz tak, ja mówisz o mnie, tak, bo interesowało mnie, co się dzieje z moim ciałem, i to była przyczyna do tego, że chciałem zrobić film dokumentalny, ale nie o mnie, tylko o tym, jak ona widzi świat, ona pracuje z ludźmi. I mm, totalnie, jakby tutaj nie wpływałem na nic, czyli pozwoliłem, być temu, co tam się dzieje w tym gabinecie, bez mojej ingerencji. Tak samo pytania, jak z prowadziłem wywiad, to oczywiście zadałem kilka pytań, ale wszystko, co usłyszałem, to było jej. To było jej doświadczenie, jej myślenie, jej przekonania i jej doświadczenie. Więc jeśli ja robię dokumenty, kiedy wchodzę w przestrzeń, kompletnie wyłączam swoje, swoje przekonania, swoje myślenie. Nie, zostawiam to tej osobie. Ona ma się otworzyć przede mną, więc ja muszę być transparentny. I mnie nie interesują moje poglądy w tym, w tym momencie. Kompletnie wyłączam się. Ale to, co jest mną, to jest to zainteresowanie tym tematem. Dlatego go pokazuję, bo to, co mnie zainteresowało. Jak przynikasz do takich osób? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, no, ale oni mm -hmm. cię wpuszczają, prawda? Tak jak mm -hmm. na przykład ci wypalacze węgla. Ja też tam byłem po prostu przy jakiejś tam wycieczce, powiedzmy. Nikt nas tam nie chciał wpuścić dalej niż kilka metrów za bramę. Jak ty to zrobiłeś, że, że dotarłeś do tych osób i oni cię w ogóle zaprosili do siebie? I to jest też kolejna rzecz, jeśli coś Cię interesuje bardzo, bardzo, jesteś o tym przekonany, że to jest, chcesz o tym opowiedzieć, to, to praktycznie no raz miałem taką sytuację, tylko że nie, nie zgodzili się na, wypa, na, na, właśnie na wypałach w Bieszczadach. Tam była taka sytuacja, że był jakiś serial kręcony, ktoś zapłacił komuś za wypał, za pracę na tym wypale, i tam mi odbijało, że finansowo chcieli pieniądze na to pieniądze. Niektórzy nie mieli takiej zgody, bo nie było szefa. I tam było faktycznie bardzo trudno. I tylko jeden wypał e, znaleźliśmy, na którym mogłem kręcić film dokumentalny, hmm, ale to było kilka lat temu. W 2006 roku robiłem pierwszy materiał o wypałach i było ich więcej. I było bardzo łatwo. Czyli było ich więcej bohaterów, było łatwiej znaleźć. Mhm. Teraz było trudniej. I i tutaj faktycznie to była jedna trudność, jaką miałem przy moich materiałach. Przy innych raczej to było proste. Raczej proste w tym sensie, że przychodzę, szczerze, otwarcie y, mówiłem, co chcę zrobić, i nigdy nie było czegoś takiego, że ja nie chcę. Nie chcę być fotografowany czy filmowany. Zawsze to było otwarcie drzwi, i zapraszam. Y, więc nie miałem takich trudnych sytuacji, oprócz tych wypałów w bieszczadach. Czyli co, taka otwartość, szczerość jest kluczem do, do dobrego dokumentu. I tu też się skłania psychologia a nie tylko, e, a propos naszej komunikacji, ponieważ te, nasza komunikacja polega na tym, że my się komunikujemy za pomocą słów. Nam się wydaje, że przychodzę i mówię, jestem taki i chciałem to zrobić, ale tak naprawdę to jest dużo mniej niż ja nie pamiętam, czy to było 7% czy kilkanaście. Nasza komunikacja werbalna, Jeszcze, reszta jest niewerbalna. Czyli to, jak nasze ciało pracuje, nasze ciało ma pamięć tego wszystkiego, jacy my jesteśmy. E, i, I myślę, że to jest bardzo istotne, czyli to, jaki ty jesteś dla kogoś, ta, ta szczerość jest w tobie i ona jest niewerbalnie przekazywana. Więc jeśli ktoś przyjeżdża i ma y, zamiary, jest nieszczery nie wiem, co, nie wiem, co mógłby sobie wymyślić, ale dobra, odwrócę to, to, co ja myślę. Jeśli ja przyjeżdżam do Majów, Azteków i tak dalej, to ja wiem, czego chcę. Ja chcę ich poznać. Już przychodzę i mówię, jestem ciekawy, jakie jest wasze życie, co myślicie, jak się ubieracie, ja przyjeżdżam z taką intencją. Jestem uśmiechnięty, otwieram się, pokazuję im, co robię, nie wiem, czy stronę, czy, czy swoje zdjęcia. Mówię, co chcę, czyli tak naprawdę co chcę, chcę was poznać. I wpuszczają cię do, do swojego domu. Natomiast rozumiem, że jak było coś na odwrót, typu przyjeżdżasz i chcesz, nie wiem, zarobić albo nie wiem, no, zrobić, zrobić ładne zdjęcie na, na Instagrama. Tak, na Instagrama, to ja myślę, że ta intencja jest w tobie, ona nie da się jej ukryć tak naprawdę. To, to jest właśnie cała zabawa polega na tym. Więc myślę, że w tym wszystkim e, chodzi o szczerość e, Twoich intencji i o tym, o to też, jak ty jesteś nastawiony. Jeśli przychodzi uśmiechnięty i rozmawiasz, to jest takie to oczywiste, ale jak jesteś zamknięty, wstydzisz się, nie wierzysz w siebie, no to z, możesz sobie wyobrazić, jaką masz postawę. Milczysz, nie podchodzisz i nie robisz. A jak jesteś otwarty, nie wstydzisz się, jesteś w pewnym sensie pewny siebie, tego co chcesz, no to. Takie ciało, co idzie do tych bohaterów, widzisz, rozmawiasz, otwierasz się. Zaczesz tak, sobie wyobrazić te, te emocje, jakie masz w sobie, i albo wchodzisz, albo, albo zostajesz wyrzucony, no ty raczej wchodzisz. Jest. Ale czasami nie wchodzę, bo nie chcę na przykład. A, okay. Ale Wobecnie, nie chcę, nie chcę nie bo ja na particip... przykład będzie się czuł druga rzecz, drugi temat bardzo istotny, co, o czym chcesz opowiedzieć? Bo jeśli na przykład ostatnio taką historię słyszałem w pewnym filmie, to był trudny. Były trudne emocje, były, z nim była patologia i tak dalej. To jeśli ktoś wchodzi, to to musi być, y, musi być świadomy, że nie będzie łatwo, że będzie, będą trudne emocje, relacje z tymi z ludźmi. Y, ja chociaż miałem różne tematy, robiłem, tak, wypalacze, robiłem też uchodźców y, w Libanie, no, uchodźców syryjskich, więc to były różne tematy, które poruszałem, ale ogólnie rzecz biorąc, ja wchodzę w tematy, które mnie interesują, i nie, nie interesuje mnie wojna, nie, nie interesują mnie trudne tematy. Tylko widzisz tak uzdrowicielka w Meksyku, e, czy pasterze, czy majowie, czy jakieś tematy morskie, czy dzika kamczatka, na przykład były niedźwiedzie. To wszystko raczej nie zna wojny i ścieżce ze światem, tylko to jest coś pięknego, coś pozytywnego. Wyobrażasz sobie dobrą opowieść fotograficzną bez portretu? I tak i nie. <laughs> Co ja cię pytam, że <laughs> tak i tak. Nie, nie ma. <laughs> I tak i nie. Dlaczego że. Dlatego, że w tych projektach, typu Behind the Mask, czy na przykład Adam Jewa, czy innych dokumentalnych, ten portret zawsze był. Natomiast teraz, robiąc materiał Ether na Islandii, nie było portretów w projekcie, ale i tak zrobiłem portrety, które na początku myślałem, że będą w projekcie, ale nie znalazły się w projekcie, więc jestem w stanie zrobić też projekt bez portretów. Ale uwielbiam portrety, jeśli mówię o relacjach z drugim człowiekiem, to jeśli dokument to jest fotoreportaż. To ten portret u mnie zawsze się pojawia, bo zawsze jest ktoś, jakiś bohater, ktoś to szykuje moją uwagę. Ale jednak w wielu materiałach portrety są u ciebie, czy były, i mm. pewnie będą. I zastanawiam się właśnie, jak, jak pozyskujesz tych ludzi, żeby oni chcieli dać się sportretować? Czy to jest tak, że rozmawiasz z nimi długo, czy, czy gdzieś tam po prostu łapiesz, przechodząc? Myślę, że to, to jest znów. Niech tak. zgadnie, to zależy i to i to. tak. Nie ma zasad. Nie ma zasad. Bo znów, gdybym ci wyciągnął pewien zestaw zdjęć, jest taka zasada, że ja poznawałem, napiłem się kawy, albo tam Bimbrów gdzieś w majańskiej społeczności i, i potem zrobiłem te portrety i tak dalej, mógłbym ci ale wyłączę to i wezmę inny zestaw zdjęć i powiem, tak, tu jechałem przez taką wioskę i po prostu zrobiłem portret osoby, która po prostu pracowała, tak, albo y, gdzieś tam zatrzymałem się, zapytałem, czy mogę zrobić portret, ktoś się zgodził, że zrobiłem portret i takich, myślę, kilka y, tych schematów mógłbym znaleźć, mhm. ale gdybyś to wrzucił do jednego kotła, jeden talerz takiej zupy zasad, to by się okazało, że wiesz, nie ma ich tak naprawdę troszeczkę, sam je tworzysz, sam tworzysz poprzez swój wybór, jak kogoś zobaczysz, to Ty wybierasz, jaką idziesz prawda, drogą. Czy poznasz się, czy będziesz chciał z tą osobą porozmawiać, pojechać do niej do domu, czy tylko zrobisz portret i, i zostawisz ją, ty decydujesz. Natomiast tutaj yy, myślę, że znowu podchodzę i teraz pytanie: Jeśli to jest projekt długoterminowy, ja głównie takie, takie zdjęcia robię, że one są w projekcie jakimś długoterminowym, opowiadam pewną historię społeczności e, albo jakiś temat rozwijają. To w tym momencie ja wchodzę w relacje i poznaję tych ludzi. Tak jak w Meksyku było tak, że mieszkałem 10 dni w jednym miejscu. Przez 10 dni mieszkałem i zdarzało się, że czekałem na przykład 2-3 dni na bohatera. I potem poznałem się z nim, pojechałem do domu, a potem pojechaliśmy do jakieś miejsce, gdzie były powiedzmy, ceremonie, które się odbywały z nim. I tak powstawała relacja. Czy na przykład weźmiemy takie zdjęcie, które zrobiłem wielkim formatem w Meksyku, Domingi, Majanki, która była kapłanką majów w Czamula. Zrobiłem jej portret wielkim formatem, ale wróciłem do niej za rok i przywiozłem jej fotografię. Znów wróciłem za kilka lat i poznawałem ją coraz bardziej, coraz bardziej. Nagle się okazało, przy ostatnim wyjeździe zrobiłem znów jej portrety, przywiozłem książkę i nagle mówi, tu sąsiadka robi imprezę, to było święto, mhm. na które nie wejdziesz z ulicy, nie ma szans się dostać ani turysta, ani ktoś przez przypadek. To trzeba było mieć zaproszenie i tam nie można było fotografować i przeżyłem, przeżyłem pewne święto, które jest niedostępne tak normalnie dla ludzi, to są społeczności zamknięte. Bardzo zamknięte, bardzo, bardzo zamknięte, że jeśli byś pojechał i robił zdjęcia, możesz nawet stracić aparat poprzez to, że, że naprawdę nie pozwalają na to. I, no I to są takie właśnie relacje głębokie. Więc u mnie takich dużo zdjęć jest. Tych takich, że fotografuję, pstrykam, i koniec jest niewiele. To bardziej były przy tak zwanym street photo, czyli fotografia uliczna, jedziesz przez jakieś miasto i robisz sporty, prawda? I koniec. Na pewno nie jest to mój styl fotografowania. Czyli większość tych zdjęć portretowych to są osoby, które, z którymi masz kontakt, które wiedzą, że gdzieś tam mhm. wykorzystujesz te materiały, prawda? Tak. Mhm. A w, w przypadku, jeśli załóżmy jest portret, który wykonywałeś do celów prywatnych, a na przykład chciałbyś go potem, nie masz partnera wystawy, który z to płaci albo gdzieś mhm. w reklamie, y, to jak potem wygląda współpraca z taką osobą? Też nie takich przypadków, bo jeśli mówimy o wystawie y, czy książce, to nie są komercyjne tematy w ogóle i też prywatnych zdjęć też nie robiłem. W sensie zawsze jak byłem z aparatem to byłem fotografem I jeśli miałem aparat w ręku najczęściej to ludzie mnie zapraszali. Chodź pokażę ci, chodź zobaczysz. To było takie otwarcie i robiłem te zdjęcia. I to już dla mnie jest automatycznie związane z tym, że on mi pozwala zrobić zdjęcie. Też pozwala mi opublikować to zdjęcie. Natomiast inna, inny przypadek komercja czyli reklama bibordy, prasa, ktoś ci płaci komercyjnie. Nie miałem takich przypadków, więc też nie mogę ci odpowiedzieć. Gdybym miał, to gdybym miał kontakt, to bym zapłacił tej osobie. W sensie się skontaktował, jest taka sytuacja, czy się zgadzasz i dostałby wynagrodzenie. Ale nie miałem taki, przy, takiego przypadku, więc tutaj nie odpowiem Ci. Mamy tu trochę sprzętu dookoła, Twojego sprzętu. I tak sobie myślę, że mm, gdyby ktoś. Yy, zastanawiam się, czy jeśli na przykład z takim zestawem pięknym podchodzisz do kogoś i go nagrywasz. Czy ta osoba nie czuje się spieszona trochę? Było, bo jest takie przekonanie gdzieś tam na, na rynku fotograficznym, tak. że jak masz duży sprzęt, to żeby się nie rzucać w oczy i tak dalej. No, też takie przekonanie miałem kiedyś, ale zauważyłem, że y, zdarzyło mi się być z dużym aparatem, czy po wielki format, na przykład, z no Sinarem, wiesz, materiał i tak dalej, albo e, też z 24-70 obiektywem gdzieś tam też zdarzyło mi się być i nie wpływało to kompletnie na nic tak naprawdę. Nawet bym powiedział, że na odwrót było czasami. Chodź do nas, chodź do nas do domu, pokażemy ci jak mieszkamy, prawda? Profesjonalny Bo... sprzęt to tak. zdjęcia, tak? Jesteś profesjonalistą, chodź, pokażemy ci więcej, tak? Zapraszamy. Więcej ci pokażę, zobaczysz więcej więcej możesz sfotografować. Bardziej ja miałem takie przypadki, hmm, może kilka ile to kosztuje, prawda? Bo okay. jest duży sprzęt. Więc tutaj ja mam takie podejście, że to chyba nie ma znaczenia tak naprawdę. Tylko dla mnie ma to znaczenie, jeśli chodzi o wielkość, rozmiar, mm. o wagę. E, czyli kiedy robiłem dokument, przypuśćmy. Byłem w Meksyku, rok, ponad pół roku temu, to miałem taki zestaw jak ten. Czyli S5, pełna klatka, masz stałki. No stałka 24 i 50, który miałem, czyli jest 35, czyli taki ulubiony obiektyw. E, I masz mikrofon kierunkowy. i To jest wszystko, tak naprawdę, e, czego potrzebujesz do fotografii i do filmowania to powoduje, że jesteś mobilny, że jest lekko, że może się przemieszczać, wiesz, tam przemieszczasz się, biegniesz, chodzisz w różnych warunkach, czy jakieś jaskini, jak filmowałem na przykład, czy na balonem leciałem nad piramidami, to wiesz, to ciasno tak stoisz i, i, i co? Oka miałem 20-60 założony, obiektyw kitowy, i w takim, z takim sprzętem pracowałem. Ale jeśli masz komercyjne zlecenie, duże zlecenie, gdzie masz na przykład klienta na planie i potrzebuje widzieć na rekorderze, mieć podląd, to czasami no, są różne warunki, nawet yy, nagrywałem wywiad w miejscu, gdzie nie mogłem się przemieszczać, musiałem stać w miejscu, więc na przykład zakładam 24 70. i mogę sobie pozwolić, jestem w Polsce, jadę samochodem, wysiadam, yy, wyciągam taki sprzęt, mam czas, rozstawiam go, wpinam, wpinam się ze wszystkim i nagrywam wywiad, przypuśćmy. Yy, I wtedy używam Takiego sprzętu. Powiedz, jaki to jest sprzęt? W moim zestawie ogólnie pracuję na trzech korpusach. Pierwszy korpus, pełna klatka S1H, czyli mamy tam ten aparat. Stoi sobie i nagrywa na, akurat teraz mnie. Więc mam pełną klatkę S1H, do tego S5, pełną klatkę, dużo mniejszy aparat i na przykład nie pracowałem w Meksyku, ze względu też na rozmiary. I tu jest GH6, czyli właśnie, nie pełna klatka. I w marcu, kiedy leciałem na Islandię, wiedziałem, że lec na Islandię między innymi dlatego, że jest ten aparat. I dlaczego? Dlatego, że mogłem podpiąć 50-200 z obiektyw lajki, like, czyli dało mi ogniskową 100-400. A tam przestrzenie na Islandii były takie, że widzisz coś, a nie możesz jechać. Dlatego, że nie ma drogi. Albo że musisz siedzieć przy samochodzie, to jest tak wieje wiatr i musisz fotografować coś, co jest daleko. I tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji było tak dużo, że Około połowy, jeśli nie 60% zdjęć i filmów, powstało właśnie z tego zestawu. I teraz jest tak, że technologie się zmieniają. To, co się zmieniło, to w GH6 na przykład jest 20 klatek w 4K. Tam jest 4K jest podstawą. Więc jeśli masz 120 klatek w 4K w tym aparacie, to używam tego aparatu do 120 w 4K. I to jest tak, że każdy z tych aparatów ma coś. I w zależności od tego, co ja robię, czyli lecę do Meksyku, lecę na Islandię, czy jadę, nie wiem, na Bałtyk robić dokument, czy jadę do Warszawy robić materiał gdzieś tam w korporacji, przypuśćmy, no nie wiem, coś może się takiego wydarzyć, to ja już wiem, co ze za sobą zabiorę. Czyli zabiorę wszystko przy pewnych zleceniach, a przy pewnych tylko biorę jako jeden aparat główny, ewentualnie inny jako backup gdzieś schowany. Więc każdy z nich jest do czegoś trochę innego, ale każdy jest tutaj, tak, ma pewne cechy, których nie ma inny na przykład aparat. Przyjechałeś tutaj do nas z plecakiem, z torbą. Co masz tam w środku i dlaczego właśnie to? Jak to jest zorganizowane? Tak, wziąłem ze sobą sprzęt, którego używam do swoich projektów albo do projektów komercyjnych, zleceń komercyjnych. I tutaj mamy plecak i torbę. Akurat w tym roku zmieniłem torby plecak na Peak Design ze względu na to, że miałem taką sytuację z motorówką. Mieliśmy motorówką, fale wpadały mi do tej motorówki, woda się wlewała i wtedy zrozumiałem, że muszę mieć tak, wodoodporne to wszystko, co chroni aparaty przede wszystkim. Więc zdecydowałem się na ten zestaw i dlatego zestaw, czyli torba, która ma wkładkę fotograficzną, ja mogę ją wyciągnąć i mam świetną torbę podróżniczą, też wodoodporną, oczywiście. I Plecak. Plecak jest podstawowy, czyli wszystkie swoje projekty autorskie, gdzie mam minimum sprzętu to ja w tym jednym plecaku wszystko mieszczę. Czyli mam body, jeden aparat z obiektywem stałoogniskowym, drugie body jako backup, mam stałki 24-35-50 mm 1.8. Mam mikroporty, na przykład tutaj takie opakowanie, w którym się mieści odbiornik i dwa nadajniki, więc mam mikroporty, synko i nie o nich pracuję. Mikrofon kierunkowy, który jest wpięty właśnie do GH6. To jest taki zestaw. Nazwijmy to. No taki zestaw, który no, potrzebuje przy szczególnie komercyjnych zleceniach, żeby mieć podgląd, pokazać klientowi, czasami mieć podgląd i widzieć e, dokładnie kompozycję, ostrość i tak dalej. Ale kiedy mam projekty własne, autorskie typu Islandia, to już nie zabieram ze sobą nagrywarki, tylko bardziej aparat z uchwytem i z mikrofonem e, kierunkowy, kierunkowym I, i to wszystko. I właśnie. To mieści się w takim plecaku, A, Natomiast ten drugi to jest to, czego mi zabraknie, albo co jest backupem, tak, Dodatkowe mikroporty, dodatkowy mikrofon kierunkowy, e, na przykład 24-70 mm obiektyw, trzeci na przykład aparat. Filtry szare, tego jest, Dron? tego jest, drona mam osobno, bo to jest drona, którego mam, to jest Mavic Pro 2, jest mm. to jest malutka taka torebka. No ale wiesz, o czym zapomina się? Zapomina się o filtrach szarych na przykład. I filtry szare są, no, pomocne i wszystkim, no, no, taka jasne. podstawa. To nie filmowca. jest byle jaki filtr. Akurat tu są Polar Pro. Miałem taką sytuację na Islandii, po raz pierwszy ich używałem, że aparat mi z takiej wysokości, więc na statywie poleciał, zawiało, poleciał mi na kamyki takie, tej wielkości. Ja tak patrzę, on już leży na tych kamieniach i mówię, no dobra, to dziękuję, do widzenia, nie mamy jednego filtra. Podniosłem, a nie ryski nie było. Na, na statku, jak robiłem dokument, to tam, wiesz, raz, że się buja, biegasz tym aparatem i nagle patrzę, film wyleciał i uderzył, tak, i się poturlał, e, nic się nie stało. I trzeci razem spadł, upadł i się rozsypał, w sensie e, Rozsypały się części, ale je złożyłem i dalej działa. Więc to jest ta jakość. Dlatego o tym mówię, że typu Islandia, Meksyk, duże dokumenty, gdzie robisz na przykład film dla telewizji, to są, to są projekty, na których warto mieć sprzęt niezawodny, Czyli na przykład w moim przypadku, jak pracuję na GH6, czy s 1 H, to wiem, że mam też bardzo wysoką jakość. T taką, że typu Netflix na przykład ma na liście jeden z aparatów, to 1H. Wiem, że to jest jakość, która praktycznie może pójść wszędzie do publikacji, e, czy ten parametr, nie tylko, że o 4K, ale kolorów planie kolorów 4.2.2, czy 10 bitów, czy 12 bitów na nagrywarkę. I ta jakość właśnie ochrony sprzętu, jakość filtrów, jakość aparatu, dźwięku, e, tak jak na przykład, wiesz, taka znów niby nic, ale mam adapter tutaj XLR Panasonica, którym sobie reguluję, raz, że czułość, ale też wpinam sobie mikroporty czy mikrofon kierunkowy na XLR kabel i mam 24 bity, 96 kHz jakość dźwięku. Więc znów to na przykład są wymagania telewizji, jeśli ja ostatnio robiłem pewne ujęcia i telewizja wysła, wysłała mi specyfikację. To jest właśnie to, że czasami masz taką specyfikację, że musisz brać dany sprzęt i na przykład musisz wziąć s albo GH6, przypuśćmy, prawda, bo Żaden inny sprzęt tego, tego, tym wymaganiom nie sprosta. I m, cóż jeszcze co do sprzętu, no oczywiście jak się domyślacie akumulatory, e, kable HDMI zawsze w zapasie jakiś jeden musi być e, i gruszka, ściereczka i to wszystko tak naprawdę. Nie ma tego tak dużo, ale wydaje się, że tak, że trzeba dźwigać trochę. Oczywiście statywy, dron, tak jak wspomniałeś, stabilizator na przykład. Właśnie gimbal w sensie, tak? Gimbal, tak. tak Korzystasz gimbal. z gimbali? Korzystam z gimbala. Nie zawsze, bo znów wybieram. Lecę do Meksyku, przemieszczam się, podróżuję, nie zabrałem. Będąc na Islandii, zabrałem, robiąc dokument Przebudzenie, tam kręciłem film dokumentalny. A oprócz tego projektu ETHER fotograficznego, robiłem dokument i tam zabrałem gimbala. Kiedy mam zlecenie komercyjne, zawsze mam gimbala. Czy robiłem ostatnio taki film o rewitalizacji dworku, pałacu? Praktycznie wszystko na, na, na gimbalu. I znów, tak jak wcześniej mówiłem, mam projekt albo zlecenie, kiedy do Ciebie przychodzi, masz informację, co masz zrobić. I jak wiesz, co masz zrobić, to od razu wiesz, z których narzędzi będzie przydatne. I wtedy zabierasz y, odpowiednie narzędzia. Czasami zabierasz drona, czasami gimbala, czasami wszystko, a czasami tylko aparat z obiektywem jednym. Bo też tak może się wydarzyć w przypadku jakichś swoich projektów autorskich. Ale kiedy nie ma takich bardzo dynamicznych scen, to rozumiem, nagrywasz y, z ręki z, z tym całym mocowaniem GF 6 czy S5 mają dobre y, systemy stabilizacji, prawda? Tak, stabiliza tak, właśnie to jest takie, bez stabilizacji nie nagrywałbym filmów tak naprawdę, bo większość rzeczy właśnie robi z ręki mhm. przy dokumentach. Przemieszasz się, biegasz i, i czasami wiesz, masz swoje takie ruchy, które sobie wyrabiasz. Y, ale stabilizacja jest tutaj no, fenomenalna. Miałem takie przypadki, że nagrywałem. Zlecenie i szedłem z aparatem, po prostu samopratem. I też kwestia Twojego chodzenia, ale okazało się, że genialnie wystabilizował. To zostawmy już ten sprzęt w spokoju. Zobaczmy, co tym sprzętem powstaje. Zacznijmy może od Islandii. Jest to najświeższy projekt. Jest to projekt bardzo krajobrazowy. Bardzo interesujące są oczywiście różne definicje i opisy, czym jest eter, ale to może nie dzisiaj. Ważne jest to, że poleciałem na Islandię, aby doświadczyć Ziemi, planety, jak ona była milion lat temu. Ponieważ na Islandii siedzisz na plaży, masz czarne kamyczki malutkie, czyli czarne plaże. Są wulkany, które są aktywne. Zresztą teraz właśnie wybuch e, wulkan. Tam się dzieją procesy, które działy się milion lat temu. I na tym mi zależało, żeby polecieć tam, sfotografować, ale też e, przede wszystkim sfilmować to ponieważ y, jednym z moich najnowszych projektów, aby, najnowszych, albo których realizuję od kilku lat, to jest film Ether I AM THE PLANET. Y, jest to film przyrodniczy, który pokazuje w pewnym sensie powstanie planety, ale też pokazuje jej piękno, y, majestat, nie wiem, jak to taką, no, wszystko, co naj, najpiękniejsze w naszej planecie. I są to krajobrazy. Y, są też pewne słowa, dźwięki, muzyka. I, I Islandia, ten najnowszy projekt właśnie to między innymi właśnie film, który powstaje, fotografie, które powstały, i film e, dokumentalny przebudzenie, który powstał na Islandii o Poganach, akurat w tym przypadku to była większość Polaków, i film dokumentalny taki trochę o duchowości, bym powiedział. E, więc to jest projekt, który właśnie fotograficznie zakończył, filmowo dopiero rozpoczyna. Mhm. Co było trudnego w tym projekcie na Islandii? Najtrudniejsze na Islandii były warunki atmosferyczne. Dlatego, że jak wcześniej wspominałem o tym filtrze, który upadł przez silny wiatr, o palcach, które zamarzały, o ujęciach, które chciałem wykonać, ale nie mogłem, bo był tak silny wiatr i musiałem kombinować, żeby je zrealizować. Czyli tak na przykład stanąć samochodem, zasłonić na przykład drzwiami samochodu aparat ze statywem. Więc to było może najtrudniejsze. Ale z perspektywy czasu nie nazwałbym tego najtrudniejsze, tylko bardziej nazwałbym ten wyjazd takim wyjazdem, gdzie spędziłem czas ze sobą w trudnych warunkach. Czyli, jednym słowem, w tych trudnych warunkach atmosferycznych, trochę inaczej się na pewne rzeczy spogląda. I to, co wcześniej mówiłem, ta psychologia cała, prawda? Jestem sam ze sobą w trudne warunki, robię te zdjęcia i nagle czujesz się, jakbyś zaglądał głębiej do siebie. czyli Trudności czasami są potrzebne, aby dostrzec to, co jest jakby ukryte, no nie? Tak bym tak to nazwał. I ja faktycznie miałem tam trudno czasami, jeśli chodzi o te warunki, o których wspominałem, ale to, co otrzymywałem po tym, czyli na przykład kadry filmowe czy fotograficzne, było czymś, co no wszystko, co doświadczyłeś złego przed chwilą, znikało, rozpływało się. I to było, jest coś takiego, że doznajesz tego cierpienia czasami i teraz dostajesz na to nagrodę. I, I czasami tak było, że szedłem, zmarznięty, nagle przychodzisz w miejsce, nagle otwiera ci się, wiesz, chmury Ci się otwierają, wpada światło na fale czy na, na jakiś krajobraz i robisz to zdjęcie. I nagle, wiesz, robisz zdjęcie, koniec. Albo jadę sobie samochodem, mijam pewne kamienie, widzę te kamienie kątem e, oka, zatrzymuję się, pod, e, parkuję, wciągam aparat, chcę zrobić zdjęcie i w tym momencie mi kruk wpada w kadr. Po tak prostu, wiesz, o kruk. Wiesz po totalnej pustej przestrzeni gdzieś wylatuje za tych kamieni i ląduje na tym kamieniu w twoim kadrze. Tak jak scena z jakiegoś filmu. E, takiego może nawet horroru. E, nawet, wiesz co, nawet to nie, to nie, nie, właśnie nie, nie horror. Taki bardziej, że stoisz i nie możesz uwierzyć. No. To jest taki cud się wydarza. I masz to zdjęcie, szybko statyw wyciągnąłem, zmieniłem e, ustawienia na film i nagrywam i on odlatuje. I później, wiesz, klatka fotograficzna idzie na wystawę, a ujęcie filmowe idzie do, do dokumentu. I tam bardziej bym tak to odebrał, że to, co było trudne, okazało się taką Twoją drogą przez te ciernie, do tego, żeby mieć ten kadr, który jest niesamowity. Podjesz pod wodospad, ustawiasz wszystko, idziesz z aparatem, nagle wodospad zawiewa wiatrem i leci wszystko na ciebie. Jesteś cały mokry. Idziesz z samochodu, leje się z ciebie. A więc wiesz, minus tam, czyli zero, przypuśćmy, odczuwalne, minus pięć. E, ale masz to ujęcie, I, i tam było takie ekstremalne warunki. Doznawałeś euforii, takiego wow. I ma, masz te ujęcia, czujesz je, ale w tym czasie wiesz, że jesteś oblany przez zimą wodę, zawiany przez moźny wiatr. Gdzieś się chce wrzucić do, do oceanu, bo jest, bo jest tak silny wiatr. I, to, i Tam był taki miks, bym powiedział. Taki miks, który był dobry, był bardzo dobry. Przejdźmy zatem w nieco cieplejszy klimat, czyli Meksyk. Już tak. Że w Meksyku. mówiliśmy o Meksyku, że byłeś tam wiele razy, ale miałeś różne projekty, prawda? Mhm. Zacznijmy od tych zdjęć z inicjacji. To są fotografie, ale też filmy, które w 2021 wykonałem i byłem u znajomych, których zacząłem fotografować w 2009. W 2009 sportretowałem Naui'ego, na ma na Naui, wielkim formatem. I ten wielki format czarno-białe zdjęcia, gdzieś tam był, właśnie, kilkanaście lat wstecz, i potem wracałem do nich. Wracałem, aż w tamtym roku trafiłem na Ceremonię nazywał to, inicjację, czyli syn nałego, Naui Junior, miał w jaskini inicjację. Ta inicjacja polegała na tym, że on po raz pierwszy prowadził ceremonię, czyli rodzice byli obserwatorami i patrzyli, obserwowali jak sobie z tym radzi. Poradził sobie, też stworzył własną maskę sobie swojego zwierzęcia mocy. Miałem okazję to sfilmować i sfotografować. I tak jak kiedyś to było wielkim formatem, teraz robiłem to właśnie takim małym, małym aparatem ze stołkami i mogłem właśnie filmować i fotografować w ekstremalnych warunkach, bo tam było bardzo mało światła. I to jest taka historia tego, o czym mówiliśmy. Raz, że to projekt długoterminowy, a dwa ta relacja z drugim człowiekiem. Natomiast inna historia znów, też z tego wyjazdu ostatniego. Byłem w Lakandon, czyli takiej selwie przy Gwatemali, gdzie żyje grupa Lacandon, Majów Lacandon, którzy ubierają się w tradycyjne stroje, jak na zdjęciu widać, takie białe stroje. I przyszliśmy do osoby, z której porozmawialiśmy porozmawialiśmy, umówiliśmy się na kolejny dzień. Zapytałem się go e, o portret, oczywiście zgodził się. E, potem była taka wymiana, że on ode mnie te zdjęcia otrzymał i mógł z nich korzystać, ponieważ sam w tej miejscowości rozwija turystycznie też, jakby swoją tradycję chce utrzymać, więc on z tych fotografii też korzysta w tym celu. Natomiast y, poprosiłem go, żeby zabrał mi miejsce, które jest bardzo ważne dla niego, dla tej społeczności i tak dalej. A społeczność majów, rdzenne kultury, to jest też są z żywioły, żywioł wody, ognia, ziemi, powietrza. No, piąty eter, o którym mówiłem na Islandii. Zresztą też moje projekty są ze sobą połączone takimi elementami, jak na przykład żywioły e, albo też jeszcze inne elementy, czasem to są symboliczne. W każdym razie poprosiłem go o to, i on mi powiedział, OK, mamy rzekę, która jest za domem tam w Selwie, więc poszliśmy nad tą rzekę. Nad tą rzeką kompletnie nie czułem, fotografii. Znaczy stoisz i stoisz i wiesz, że OK, tu nic, nic, nic nie powstaje, między nami żaden kadr, nie ma kompletnie historii. Zapytałem go i znów, to jest kwestia tej relacji. Znów z nim rozmawiam, pytam się, on mówi, OK, daje są kaskady. przemyśliliśmy się znów dalej w Selwę, w głąb Selwy. I z daleka widzę kaskady. Jest coś takiego, że czujesz, automatycznie wiesz o tym, to jest tutaj ten portret. Prosiłem go, żeby wszedł w tą kaskadę, wszedł e, do rzeki e, i tam powstał portret na długim czasie, w rzece. I nagle wiesz, czujesz, patrzysz na ptącza, patrzysz na drzewo, i czujesz, okej, okay, to jest kolejne zdjęcie, które robisz. Wykonujesz zdjęcie i wiesz, że to jest, że to jest wszystko, co jakby fotograficznie coś w stanie w tym miejscu zrobić. E, i, I to jest e, meksykański, ciepły klimat, gdzie ten projekt trwa. Od lat, jak Behind the Mask jest z Czarnobieli, tak drugi projekt, który robiłem w tym samym czasie, w kolorze y, mówi o korzeniach, czyli o, głównie o majach. Fotografowałem Majów od 2008 roku y, w kolorze, i, i też właśnie w małej formie takiej książki y, sobie wydrukowałem, aby obejrzeć to. Stworzyłem teksty, i wiesz, i tak oglądam, przeglądam. Przemyśliwuję i znowu układam fotografię, znowu układam, znowu zmieniam coś, teksty. No i te nowe zdjęcia z 2021 roku znów znajdą się w książce, poszerzę ją i, i wprowadzę te fotografie. E, no i ten cykl się myślę zakończy, ale opowiada 12-letnią historię moją e, i tych społeczności majów, które odwiedziłem w wielu miejscach w Meksyku, w Gwatemali, w Belize. Więc to jest taka historia e, znów właśnie. Która jedna łączy historia się z drugą, poprzez pewne elementy. Bo na Islandii jest to całkowicie inny świat, ale znów tam był dokument o Poganach, o pewnych e, kulturach, o rdzennych, albo też nie słowiańskich, wikińskich, może w tym przypadku. W Meksyku jest o rdzennych, e, majańskich, azteckich i tak dalej. Ja zagłębiam się poprzez swoje zainteresowanie antropologią. Religiczną czy też kulturową, zagłębiam się w te takie podstawy, już poprzez fotografię i film staram się wejść głębiej pod tą skorupę, pod tą powierzchowną relację. Czyli tam na Islandii, robiąc film dokumentalny, na przykład w Polsce, o odtwarzaniu ceremonii, rytuałów słowiańskich, to samo, przyglądałem się temu i im głębiej wchodzisz, tym widzisz te, te podobieństwa tym wszystkim. I zaczynasz, wiesz, tworzyć nawet czasami. Projekt robisz w Meksyku, robisz w Polsce, robisz na Islandii, i nagle wszystko się ze sobą łączy, chociaż wizualnie może niekoniecznie, ale to, co pytałeś się tam dużo wcześniej, że opowiadam o sobie, więc te wszystkie historie opowiadają jednak o mnie. Ponieważ mnie interesują te korzenie, prawda? Te nasze wspólne wszystkich ludzi korzenie na różnych kontynentach. I gdzieś tam w to wchodzę coraz głębiej i sobie to studiuję, analizuję poprzez fotografię, która jest może, wiesz, tutaj. Islandia, taka. Tu Majowie są tacy, każdy sobie tam znajdzie swój temat. To ja jednak wciąż zagłębiam się coraz głębiej. Tak Trochę bardziej mm, nie poprzez fotografię, tylko bardziej, jakby to powiedzieć, no, merytorycznie też nie. Ale jest to takie wgłębianie się w poszukiwanie trochę może górnolotnie nie powiem prawdy o nas, ale, ale jest coś, coś w coś tym takiego. Szukam tego takiego wspólnego pierwiastka dla nas wszystkich. Myślę, że dzisiaj jest. Yy... W mediach, czy w ogóle w przestrzeni publicznej, na to to tak, miejsce dla takich, takich długoletnich, e, zaangażowanych projektów dokumentalnych? że ktoś tego jeszcze oczekuje? To jest to, co jest trudne. <grym> na Islandii była pogoda trudna, ale dla fotografa i filmowca jest to trudne, żeby z tym przeniknąć do, do mas mediów. I myślę, że te media. Tego tak bardzo nie chcą, bo ludzie może tak bardzo tego nie chcą. Jednak wiemy, co teraz jest najbardziej popularne i myślę, że tego typu historie są niszowe. Myślę, że może zawsze były, ale są niszowe i moim zadaniem jest to, jakby moim zadaniem jako filmowca czy fotografa, jest też to, żeby odnaleźć miejsce na tym rynku, żeby szukać tego miejsca i to jest to działanie, które musimy wykonać też. Czy musimy, macie chcemy, bym powiedział. Czyli ja sam szukam przez cały czas. Mam takie sobie zadanie, żeby jednak y, mieć miejsce na rynku, prawda, na to co robię. Żeby jednak nie robić tego prawda, gdzieś y, hobbystycznie, mhm. y, na, jedną książkę wydać na półkę, tylko żeby dzielić się tymi doświadczeniami, które gdzieś tam zdobywamy. Więc y, ja powoli gdzieś tam y, szukam, przekonuję, rozmawiam i staram się znaleźć y, opcję, aby publikować to. W prasie trudno. No właśnie, kiedyś pamiętam, publikowałeś na przykład w Geographic, czy w jakichś innych, to chyba magazynach, prawda? Mm -hmm. A dzisiaj to już ta praca drukowana no, prawie nie istnieje, można powiedzieć. Mm -hmm. W internecie też fotografie nie są już aż tak wartościowe czy cenne jak kiedyś, nie ma tej uwagi właśnie na to. Mm -hmm. Ale to jest na przykład ja zauważam, jako osoba jak też pracująca w mediach od wielu, wielu lat, że trochę jest tak, że firmy czy marki przejęły rolę mediów w pewnym sensie i tworzą własne media, takie mające na celu promocję czegoś, co robią, mhm. czy jakieś wartości, które są dla nich ważne. No i widzę, że Ty też, zresztą nawet ten materiał jest jakimś, jakąś formą przykładu tego, bo mhm. nagrywamy no, wywiad, tak, który jest realizowany dla sklepu Fotoforma, dla którego ja też pracuję. Czy Ty też tak działasz, tego co zauważyłem? Też realizujesz dokumenty dla pewnych marek. Tak, no to jest właśnie to, co teraz rozwijam od kilku lat, że nawet współpraca z Panasonic Polska. To jest współpraca że również tak jak Islandia i wystawa Ether, mecenasem jest Panasonic Polska. I to jest to, co jest niesamowite, że jest marka, która wchodzi we współpracę z artystą, przypuśćmy i artysta robi to, co chce zrealizować, a marka otrzymuje też. No, myślę, że super content. Ogrzewa się przy ciepełku. Tak, tak, ale to jest, to jest genialne rozwiązanie i to marki, myślę, to właśnie może nie media, bo media są skupione teraz, myślę, na czymś innym, hmm, czy, na czym ja nie jestem w ogóle skoncentrowany. też Przestałem czytać w ogóle media i oglądać. E, I dla mnie to jest to, znalezienie marki i z marką zaczę, zacząć współpracować, robić treści zaangażowane, merytorycznie dobre, jakościowo dobre, tak jak dokumenty filmowe. I kiedy ja na przykład, już takich kilka mam realizacji, że robię film dokumentalny z pewną marką. I ten film dokumentalny w całości jest dokumentem, który nie ma lokowania produktu. Jest prawdziwą historią, jest, jest dokumentem. Lokowanie produktu dla mnie, co jest oczywiście dla mnie oczywiste, że to będzie producent, mecenas na przykład, mecenas projektu, to jest genialne rozwiązanie, że wiesz, robisz swoje, opowiadasz historię i. Możesz to robić we współpracy z jakąś marką. Dla mnie to jest no, chyba jedyne rozwiązanie tej chwili, e, na chwilę obecną. Czyli trochę tak to jest, jeśli dobrze rozumiem, że kiedyś szukałeś e, klientów, czy miejsce publikacji to były redakcje, gazety, a dzisiaj idziesz zamiast do, do tych redakcji, kierujesz się do, do potencjalnych marek, e, klientów, którzy są w stanie wesprzeć Cię realizacji, mhm. albo właśnie być takim mecenasem danego projektu, tak? Kiedy cofnę się o te 10-15 lat wstecz, nawet 20, to było takie oczywiste. Jestem robię fotoreportaż, dokument. I kiedy robiłem dokument, wiedziałem, że na rynku jest kilka magazynów. Naszą Geographic, polityka, przekrój e, i kilka innych jeszcze magazynów, tygodników. I wiedziałem, że oni mają rubryki na przykład stałe, gdzie są reportaże, że można opublikować. I faktycznie, jak ja zaczynałem, zaczynałem swoją karierę fotograficzną, to wiedziałem, gdzie się udać. To było takie oczywiste. Kiedy rynek ten prasowy zaczął zjeżdżać w dół, to trzeba było znaleźć nowe sposoby, czyli wiesz, zmienia się, ta zmiana przychodzi i kiedy ja, ja wszedłem akurat w edukację, szeroki kadr, edukacja, ale zacząłem, kiedy zacząłem robić dokumenty i uczyłem się ich, zobaczyłem, że okej, okay, mam już pewne rzemiosło, mam pewne jakieś portfolio, to zacząłem się zastanawiać co z tym zrobić, bo tak, telewizja nie odpada, na mediach, gdzie to się opublikuje dokumenty. Tak naprawdę to były moje kanały i teraz jak na moich kanałach masz te produkcje masz portfolio, które, ma, które pokazuje twoje też zainteresowanie. To jest to, o czym mówiliśmy już wiele razy, że kiedy realizujesz swoje projekty, to one w ciągu wielu lat pokazują jakby też twoją sylwetkę. To jakim jesteś artystą, jakie tematy Cię interesują, co poruszasz w swoich filmach. I w pewnym momencie trzeba sobie uzmysłowić, ok, ja mam pewien taki styl albo pewien taką tematykę, z tym jestem dobry, w tym się specjalizuję. Jeśli w czym się specjalizujesz, to teraz się zastanów, ok, jeśli mam to wszystko, to do kogo pójść? Kto jest moim odbiorcą? I teraz, właśnie, jeśli nie masz takich odbiorców, to znać odbiorcę, z którym możesz robić podobne rzeczy i znaleźć takie. Taki Taką przestrzeń wspólną między Tobą na przykład a marką. E, więc tak, w przypadku nas, filmowców, fotografów, no to są marki fotograficzne. To jest oczywiste, prawda? Jeśli ja się łączę z Panasonic Polska, to robimy coś wspólnego. Oczywiście ja mam narzędzie i mamy kontent, który pokazuje, OK, projekt artystyczny, fotografie, filmy, to myślę, że to jest takie oczywiste, ale jeśli pójdziesz do firmy X na przykład, tu ja produkuję samochody, to możesz już pójść ze swoim dokumentem. Gdzie możesz mieć nawet inny samochód, ale on tam występuje, bohater im się przemieszcza. Więc możesz pokazać mu, ok, możemy zrobić pewną historię, dokument. I teraz już od Ciebie zależy, jaki dokument zrobisz, jak przedstawisz e, tę markę w tym filmie, tak żeby ten film był prawdziwy, no nie, dokumentalny, nie był sztuczny. I teraz musisz znaleźć tylko odpowiednią firmę, odpowiednie osoby, skontaktować i przekonać ich. Więc stajesz się trochę marketingowcem, stajesz się biznesmenem. Jakby tutaj dochodzą pewne nowe, Właściwości, cechy, które musisz no, posiąść, nauczyć się. I w moim przypadku to jest tak, że wiesz, spotykasz się w agencji reklamowej, w domu mediowym, e, w agencji jakiejś tam PR-owej, e, bezpośrednio u klientów i tak naprawdę masz przed sobą no, kolejne studia. Musisz to przeanalizować, nauczyć się, dowiedzieć się, sprawdzić, spotkać się, próbować i tak naprawdę znów kolejne błędy, doświadczenia. Aż w końcu wyrobisz sobie swoje ścieżki. To jest tak jak w mózgu, no nie? Neurony, synapsy, gdzieś tam się tworzę. Stara już nie działa, musisz wykonać sobie nowe te ścieżki neuronowe. I żeby je wykonać, musisz przejść tę drogę, która jest hmm. wyboista bardzo i, i, i dostaniesz po prostu kilka razy, Ech, no się, przewrócisz się, aż w końcu, wiesz, złapiesz tam gdzieś jakiś flow i, i się coś ułoży. Ja myślę, że to tak tylko może zadziałać. To nie ja ma coś... rozwiązań gotowych. Jesteś na tym etapie jeszcze prób tego tej nowego systemu, czy już jakby czujesz właśnie ten flow? Zależy wszystko. Zależy to, z kim czuję flow, bo w pewnych rzeczach już gdzieś tam się coś tak wyrobiło, mhm. ale dalej szukam eksperymentuję, bo teraz pytanie, co chcesz robić tak naprawdę? Jakie, jakie realizacje? Czy to być reklama, czy mać dokument. Yy, wiadomo, że im bardziej chcesz ambitne rzeczy robić typu dokument, im bardziej takie, chcesz opowiedzieć historię o, nie wiem, o planecie, o społecznościach, o ludziach, to jest to trudniejsze. Więc myślisz, że tak. Więcej, więcej poszukiwań, że tak powiem, więcej spotkań, więcej błędów. No właśnie, opowiedz. jak poszukujesz tych klientów? Tak jak kiedyś poszukiwałeś redakcji, tak teraz yy, jak poszukujesz potencjalnych yy, Twoich nowych wydawców czy, czy klientów? Na wszystkie, yy, na wszystkie sposoby może nie powiem, bo, bo to jest tak, że po prostu szukasz osoby. No tak, Szukasz osoby kontaktowej przede wszystkim. przede wszystkim musisz mieć portfolio. Czy jeśli z kim się spotkać, musisz wiedzieć o czym chcesz opowiedzieć. Musisz wiedzieć, kim jesteś przede wszystkim, prawda? Więc jeśli wiesz, kim jesteś, co robisz i masz portfolio, więc ty szukasz kontaktu do osoby, z którą możesz porozmawiać. A jak pójdziesz do niej, to musisz wiedzieć, co powiedzieć. Bo no nie wiem, a robię filmy, chciałem coś z wami zrobić. Nie, najlepiej mieć już scenariusz, pomysł jakiś. Musisz e, mieć ten pomysł. Pomysł na przykład, jeśli znajdujesz firmę, a to nie jest tak, że szukam sobie firmy w internecie. O, to jest duża firma, to mają pieniądze i do nich pójdę. E, myślę, że to tak nie działa. Bardziej e, szukam wśród swojego otoczenia znajomych, po prostu rozmawiam, pytam się. Ludzie mnie też znają i czasami jest tak, że ktoś kogoś zna, tak? Na przykład możesz poprosić o spotkanie najlepiej bezpośrednie. E, I wtedy poprzez nazwijmy, siatkę znajomych możesz dotrzeć do kogoś znajomego z tym portfolio i z tym, co chcesz zaproponować. Jeśli to jest, tak jak wspomniałem, czy, samochód jakiś, to możesz wymyślić historię, wiesz, możesz trzy scenariusze wymyślić na przykład i przedstawić to z portfolio swoim, przykładem, który jest podobny, albo prosta sprawa, agencje reklamowe, domy mediowe, no to to jest na rynku przez cały czas, tak jak prasa była wcześniej. Wyszukujesz poprzez różne możliwości, najlepsze na rynku, które albo znane, albo poprzez realizacje, które widzisz, są znane i patrzysz, kto realizował i znajdujesz kontakty. Piszesz maile, dzwonisz na spotkanie, przychodzisz na spotkanie i pokazujesz znów. No. Bo znów przychodzisz na spotkanie z agencją, która się w czymś specjalizuje. Na przykład musisz wiedzieć, wiedzieć, jaką mają specjalizację i wiedzieć, co robią. Bo jeśli to, co oni robią, nie ma nic wspólnego z tobą, to może być słabo. Eee, więc trzeba znaleźć kogoś, kto już miał podobne realizacje, albo możesz poczuć podobny, wiesz, jakiś tam klimat e, swoich produkcji. I idziesz na spotkanie i znów pokazujesz, ale nie wszystko, tylko to, co mogłoby być spójne z nimi. I mówisz, czym się zajmujesz, pokazujesz swoje prace i. I próbujesz. Krystian, <laughs> e, i tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Mm, takim akcentem trochę przyszłościowym, trochę współczesnym, pewno pozytywnym. E, dzięki za rozmowę. Dziękuję e, bardzo. Życzę Ci dużo udanych kadrów i fotograficznych, i filmowych, ciekawych projektów i mecenasów. Dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Też tego ci życzę. <laughs> jesteś też twórcą, więc. Tak, tak. Do przodu, rozwijajmy się, zmieniajmy się i ryzykujmy. Chyba tak, trzeba to powiedzieć. Dzięki. Dziękuję bardzo. Kat.